moc, dachszek! O, tak. NMG Airlines Ground Tour. Tu jedziesz, Shepard, C20? Tak, C20. A jadę tym nowym. Czym jedziesz? LM87. O Jezus, to ty takie brzydkie strasznie, nie podobało mi się. RM7B. Przepraszam, że ci tak powiedziałem, że Shepard, ale, nie miałem. Ale to nie żadna nowość, jakby, naprawdę. Wiem. Ktoś mi już kiedyś napisał, że rudy debil ze szpadlem na ryju w kształcie nosa. Co? No tak, no. Ostry. Tak napisał. Nie, gdzieś pamiętam, że oglądałem jakiś fajny miło moment w ogóle z Red Deada w ogóle ktoś zrobił. Nie miło. I ktoś tak napisał, no. Już przed komentarze na TikToku prawie. No dobra, komentarze w TikToku to wiadomo, no, co. Nie, komentarze na TikToku są zadziwiająco miłe, powiem ci. Ale to się łatwo spycha ten samochód i on tak odpada szybko. Wiem, dlatego właśnie też jest zajebiste. Dlatego to zrobiłeś, okej, okay, rozumiem. Tak jest. Zrobiłem to z pełną premedytacją. Dragon Wear konkurencyjny pojazd dla pierwszego miejsca. No, bym to ja wiedział. Nie mogę wybrać. Ale ty już któryś no, wyścig masz problem z wybraniem? Wiem, bo szukam auta jednak. Nie możesz się zdecydować po prostu. No. Musisz mieć w głowie no, od razu. Pojazdy już masz na początku praktycznie. No to prawda. Zazwyczaj. Bo są chce jechać jakiś, nie wiem, jakiś na przykład, nie Lamborghini, jak Sylo kiedyś. Mercedes. Jak Sylo kiedyś, wybrał sobie to tak, jak wakę. Sobie te 20 jedziemy, on, przerobiłem, wakę. A pamiętam, on na takiej nieświadomce całkowitej po prostu, nie? No przerobił taki dumny z siebie, że kupił gdzieś tam samochód. Ogarnął, ładny samochód, nie? Najgorszy chyba w swojej klasie. Nie wiem do dzisiaj, czemu on jest w super samochodach. A jest w super samochodach? Tak! Waka jest w super samochodach, tak. Ale mi się nieładnie skręciło. Bo to pewne nieporozumienie. Nie, snaski były pewnie jakieś. To po prawej. Na prawo musicie jechać, panowie. Macie szybszy przejazd. A, okej, okay, dobra, jadę. Dzięki, Shepard. Nie ma sprawy. To w ogarnięciu szybszego przejazdu. Żebyśmy się szybciej postukali, wiesz, jak jest. No tak, są problemy. A ty GP Dragon musi... pojedziesz którą? Którą? A, wapinę. Nie przerywam. Co? Którą? Ja strzałem dwa kije. Co? No. Którą stronę pojechać GP Dragon? Prawo czy w lewo? Dwa kije mówi ten, co nie pije. Pozdra. We dwa kije, tego we dwa kije. Prawie do lewego. Wypij kolego. To z nami nie wypije tego we dwa kije. Jednego to się nie płaci, co? Co? Kiedy GP Dragon mówi coś i chcemy, żeby on powtórzył, bo nikt tego nie słyszał, to nie nic. Dwa szoty, bo jednego się nie opłaca. No i powtórzyłeś w końcu i zrozumiałem, dziękuję. To jest ta głośność, let's tak, go. Tak, musisz mówić na takiej głośności. No jak mówisz tam dobra, gdzieś sponsor, no, o, no i teraz jest super, no i teraz mówisz jak człowiek. A nie mówisz jak tani sponsor, to tak to nie rozumiem. No, pani czekaj. W restauracji też ja nie go za bardzo nie jestem przeznaczony do tego głosu. Kurwa, szmato! O, ty szmato! Tego się nikt nie spodziewał! O kurcze! Dobra! Ale ci wyskocznie z dupy zrobiłem! O. Z siebie raczej, nie ze mnie! Ja byłem obiektem wystrzeliwanym! Później... obiektem wystrzelenia! Jakkolwiek by to dziwnie nie zabrzmiało. I tak mnie dogonisz w 0,5 sekundy, ale... No, zabawne. Było warto było tak po prostu zrobić. Chłop, jechać w ciebie wjechać na pełnej... Już ja wiesz, tak... że przede mną lepiej się nie zatrzymywać do zera. No to tak to będziesz wiedzieć, będziesz mi... W odboczku też będziesz mi tak jeżdżał. Jezus, te zakręty tutaj. Jakbym bugi rampę miał. Bugi z rampy, debilu. Bugi łampę. Łampa. Pisz sobie wimp. Piszę wimp, powiedz. O Jezu, ale to było żałosne. To było tak żałosne, o naprawdę. O Boże, nikt nie skumał sobie, tego, ale jeszcze dociągnął dalej. Pisz sobie wimp, powiedz. Ale to możesz nas tajemniczyć, bo nie będziemy przecież szukać wszyscy w Google. Nie będziemy przecież wszyscy w Google szukać teraz. Nie no, ale to właśnie chodzi o to, że... Ale najgorsze jest to, że to w ogóle nic nie pasowało. Tak, że Łukasz po prostu wygląda jakby miał po prostu był takim wimpem, no. I o to chodzi, żeby sobie ludzie zgooglowali, żeby sobie ludzie, ale... Ale przez to jak on tam w sumie... Ale to ten Zabielski, to nic lepszego do powiedzenia nigdy chyba nie miał. Przez to, że chłop jakby tam tak przynajmniej z cztery dobre razy się wyjaśnił, dlaczego jest mało inteligentny.
Nie? I myślę, jakby tak, ale będę, tam większość... Pewnego rodzaju fenomen, nie? Śmieszne jest, bo tak, tam... on tak stoi i mówi tak, i będę na tobą stał, i będę się na tobą pasił. Nie będziesz się na tobą pasił, bo to jest K1, durniu. Tam praktycznie na wszystkich trzech częściach. Ale tu nie chodzi o to, żeby cię bić, nie? Ale wie... Sam siebie, kuźma. A widziałeś tego Mikołajka? Jezu, on jest żałosny, kolejny. Kogo? Też. Mikołajek, no. Który Mikołajek? To jest no ten, co z tym... Ten, co Leksia wyjaśniał. Aha, ten! Nie wiem, nie wiem. To był żałosny też. Nie wiem, nie oglądałem tej części totalnie, nie interesowałem się już tym. Ale to jest takie, wiesz, do tego, do... Powiedział jakby o... Goli chyba i obok Zdelu, no frajerskie fame ma. Tak? No tak, takie tak. Takie frajerskie, i... że ci kaskę płacą, nie? I przychodzisz, tam siedzisz. Tak ale że... co, ale to w sensie, ale nie, czemu ale tak będzie? Ale to będzie trochę fajny pojedynek, którym Ksaja po prostu obije mu tę mordę, no. Nie, mam taką nadzieję. No, nie przepadam za Ksajem. Nie, nie przepadam ale... za jednym i drugim, ale no za no, tym drugim chyba bardziej jednak tak, nawet teraz. No, znaczy ja nie rozumiem, w sensie... No się Konop ostatnio zaczyna robić strasznie dziwne ruchy w internecie. W sensie to jest takie... Takie... odklejone po prostu, nie wiem jak to nazwać nawet, w sensie to nie jest takie, w sensie, może, w sensie, o, to jest tak, że, nie wiem, bo może on po prostu się nie spotkał chyba w internecie z aż takim hejtem jeszcze do tej pory, po prostu nie wiem jak sobie z tym poradzić i to tak trochę wygląda, bo to jest tak jakby wszystkim chciał pokazać, jaki Mikołajek jest dobry i fajny i zajebisty. Ktoś tam szybko coś powiedział właśnie, nie, jeszcze z Leksiem było takie szybkie wtrącenie. No. Wtrącenie chyba było, że Leksiu miał jakieś tam zaburzenia przez to, że chciał, miał myśli no, pewnego rodzaju. I to było takie, wiesz, właśnie, że czy czujesz się źle z tym, że możliwe, że dzięki też tobie Leksiu miał takie myśli, nie? Na pewno się nie czuł, dziękuję. Madtown, Madmatch, Jester i Kaliko, Party. Madman, Madmatch. Jestery. Tak, ja mam Jestery. Jesterki, nie? Mhm, ja mam Jestera. Nie, ja mam Twinego, już nie pamiętam. Nie, Bartek, ty nie masz Jestera. Nie wiem, jaki mam, jakiś tam mam. To nie jest Jester, a mówisz... Nie mam Anisa, jak, o kurde, to ja a mówisz, że masz. Bartek, co ty robisz? No punkt zapomniałem. A, to wyraźnie. Przepieczone. Chodź tu, dziadu. Let's go. Zapomniałem, że to auto drifty są. To? No ten Jester też teoretycznie jest do driftu. To on chyba właśnie o nim mówił, nie? Ma Jestera. Ja mam Jestera. Ja nie pamiętam. No on też ma Jestera. Nie ma Jestera, widziałem. No to kto ma Jestera? Ja! Tylko ja! Tomek! Czemu trzy osoby się odezwały na początku, że mają Jestera? On się pomylił. Ja się nie odezwałem, że mam, ja się odezwałem, że nie. To Bartek tylko powiedział, Bartek potwierdzi po prostu. Wy macie Jestery, tak. Nie pamiętam. Aha. Nic takiego nie miało miejsca, to tylko pomówienia, kłamstwa i syf. To była tylko gra. Na drodze. Kurde, te hamulce w tym Jesterze są wyjątkowo mocne. Palnąłem te, też palnąłem te... W co? Barierki. Ja nie palnę w żadne barierki. Ej, widzisz, fajnie. Fajnie się bawisz. A, no to dobrze, dzięki Agaty. Proszę bardzo, ja palnąłem, ty nie palnąłeś. Przypomniał mi się jakiś taki, wiesz, wyścig, wiesz, po ulicach Los Angeles. Ja zaraz tutaj, nie wiem, wylecę. No to bie, Norman. O, ciuciul, fest! No, o bogowie! O bogowie, stalka! A, to jest Anis, dobra. Stalówka. O, żeś ty! To już dykamulec, jak rozumiem. Tak. Ale mapka. Nie puszczę cię. O, no! Ze mną na plecach. Przejadę, tak. Z tobą na plecach po prostu. Pozdro. I ty nie puścisz, ja nie puszczę. Proste. O, ty jest... O, żeś ty co tej pali co zrobiłeś? Co ty zrobiłeś? Ty... O, ty nie puścisz, ja David. Nie puszczę. Proste, że nie. Nie ma takiej opcji. Jest, wiesz, Dominik Toretto, ten drugi, co tam się Ferrari Toretto rozwalił. Drugi był. No ten Paul Walker, tylko nie wiem jak się nazywał. Connor jakiś. Cole Walker. Polwoker. O, kurde. Myślałem, że tam będziesz zawiesisz, ale jednak nie. Ale ty tam ciśniesz na tym pędziku, pędzie? Proste, że ciśnie. Pędziulu. Pędziulum. Taka nazwa zespołu. Pędziulum, o. Pędziulum. Pędziulum. O, w górę. To śląska wersja, pędulum. Pędulum, tak, pędziulum.
Nie, to zaraz nie było to. Może święty, co ja tam naciłem. Invaders must die. No właśnie. Prodigy. Prodigy. Prodisz po prostu, nie, Prodisz, już mamy na to nazwę. A, Prodisz, okej. Prodisz. Taki stary. Nie jestem. No, odezwał się. Bartek dostawał kiedyś za dzieciaka kablem od Prodiżu. Pędziulum. Pędziulum. Nie rozumiem. Śmieszne słówko. No panowie, bo to jest, wiecie, inwencja twórcza, to się wymyśla właśnie. Pędziulum, jakby słyszeliście kiedyś o tym? Nie. No my też no nie. Właśnie. No właśnie. No to nie do zaraz, pozdro. That's the case. To słyszycie to tylko tutaj. Let's go. Jedzie. Znowu ten filar. Moc dachszek. O, teraz to pobawię. Filar mnie nie wywalił, ale chłopa, wywalił mnie to jak drugie. Jak tam chłopa wysrał? O, ty szmato. Jak tam chłopa wysrało? O kurde, spędziulum ty jeden, ty, żeby ci... Ale cię spędziulowałem. Nie, dobra, tam... A, kijowa się zachowałeś, Agaty, kijowa teraz. Jakby tak mi obrócić, a żebyś tam... Kurwa, posiznął się na skórce od banana. Z tobą. O. Tego ci życzę. Że zrobiłeś ze mną to samo. Nie. Ja bym sobie takiego sztangla teraz wdupił, ja... A ja bym sobie taką sztangę podniósł. Nie sztanga, tylko sztangiel! Sztanga. Sztanga. Smakowałby tak samo jak zwycięstwo z tobą, z tym wyścigu. Wierzę, Bartek, że dojedziesz. A, dojadę. Raczej. Jak...